Zapraszam na Banishers Ghost of New Eden. Focus Entertainment przedstawia. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. And I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say. And death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden. 7 czerwca 1695 roku. If this is June, I'd hate to see January. I'd wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. He'd better be at the tavern.
with a hot grog. Or two. O kurde, to się fantastycznie zapowiada. Fantastycznie. No, gra od studia Don't Nod, czyli Life is Strange, później Vampyr. No i mamy Banishers. Dobra, czyli no na razie wszystko fajnie działa. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Trochę mi się kojarzy z Plagą, ale to jest taka para kochanków. Bardzo narracyjna gra z wyborami. Taki lekki RPG akcji, no. Powiem wam, że czarny koń tego roku. Zagramy całość, co? Myślę, że wkręci. I heard you the first time, but I don't disagree. Powiem wam, że wygląda lepiej niż myślałem. Jak już się zagra na swoim sprzęcie, to jest zawsze lepiej. Jest naprawdę dobrze. Myślałem, że to taki double A wyjdzie, a jest na razie spoko. Jest na razie spoko. No mnie tu interesuje ta fabuła i te wybory, nie? To może być emocjonująca przygoda i emocjonalna. Zobaczymy. Na razie jeszcze sterujemy tą Ateą. Sure. Let's go traipsing through the rotten falling down house. Ale trochę taki jest klimacik jak w Pladze, nie? Chyba nawet podobny silnik. No ale nie będziemy porównywać. Zobaczmy, jak tutaj zarys wygląda. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager practices. Ciekawe jak. To ja mam z powrotem lecieć? Mamy tutaj mapkę, ale piękna mapka. Jakoś tutaj mam się dostać. Mamy ekwipunek. Ewolucja kroniki. Przypadki nawiedzenia. No gra podobno taka na 20 godzin. 20-25 nawet, więc to może być naprawdę sporo. O, i możemy już bić. Patrzcie, jest pochodnia. No to dlatego mi się z Plagą kojarzy. Jest pochodnia. Znaczy, ona od razu tą pochodnię odpala, jak walczy. No taki trochę systemik może z God of War, może z takich właśnie gier akcji z trzeciej osoby. Ale miło. Oj, tu od razu mamy przeskok. No to jak z God of War w sumie. Dobra, sprincik jest. O, i mamy walkę. Czyli tutaj są takie duchy od razu. Lekki, ciężki. Ładnie wygląda. Kurde, powiem wam, że jestem na razie pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że to właśnie na tych gameplayach gorzej wyglądało. Są fajne efekty cząsteczkowe. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these specters watching the road? Maybe, but are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Dobra, to ja tutaj wejdę na przykład po tym? Chyba nie, nie? Spróbujemy naokoło. No, ślizgi są. Tu jeszcze nie mam jakiejś broni, ale pewnie będzie coś do strzelania albo łuk. Coś takiego. Strzelba też chyba miała być, nie? Kurde, fajnie jest na razie. A jeszcze najlepsze przed nami, bo ta fabuła jest najbardziej interesująca dla mnie. Skóra, dobra, jakiś crafting będzie. Szczury są, no to Plaga. Nie wszystko można rozwalić, ale... No jest dobrze, jest dobrze. O, i ciekawi ci bohaterowie, nie? Behind you.
No ten ma jakieś moce, ziom. No to są... pogromcy duchów. It's easy as falling off a box. Dajcie znaka, czy napisy w porządku, ale ustawiłem największe, jakie były, więc... The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Kurde, jak w Soulsach. Wszystkie beczki nasze. Dobra, można się tutaj przedrzeć. No takie troszkę skryptowane miejsce, ale spoko. Fajnie, gdyby to nie był też otwarty świat, tylko taki bardziej liniowy. Może jakiś półliniowy, ale fajnie by było, żeby tak nie zmęczyli tej gry. Atakowanie wroga bronią wypełnia pasek wygnania. Kiedy pasek wygnania jest pełny, naciśnij, aby wygnać swój cel. Takie coś. Banished. Dobra, elegancko. Czyli tutaj mamy taką manę. No fajne. Responsywność taka, powiedzmy, nie jest jakaś taka bardzo toporna. Jest okej. Być może te słowa zginą z czasem, ale muszę je spisać. Data? Nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że jest czerwiec 1695 roku. Myślałem, że w Providence będziemy bezpieczni. Myślałem, że w końcu znów zobaczymy dzieci, a w złotych polach pszenicy zabrzmi ich śmiech. Ich matka leży teraz martwa, ja wkrótce do niej dołączę. Coś czyha na drogach. Zaatakowały nas straszne duchy. New Eden jest przeklęte. Wy, którzy teraz czytacie, powiadam wam, uciekajcie. No my przyjechaliśmy im pomóc, nie? Ale ładna czcionka tego. Ładna. No co, no duchy. Czyli to można kilka razy. Tu mamy jakieś okruchy z tych duchów. Widmowy pył. No dobra. Red, gdzie jesteś? Naładowany atak? Tułacz alfa. Takie coś. O kurde. Durna bestia. Widmowy pył. Elegancko, ale właśnie tutaj na przykład nie można zboczyć, nie? Nie. Księżyc ładny. Dobra, nadal mi się z plagą kojarzy, ale nie wiem czemu. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. No on nie był w grobie, ten Charles? Nie przewraca się w grobie czasem? Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Fajny klimat, nie? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Kurde. Fort Jericho, Boston. Ja nie chcę nawet tego zagłuszać, bo powiem wam, że gęściutki klimat. Dobra, New Eden Town. To tutaj. New Eden odkryto. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. No zobaczmy właśnie, o. Mapeczka piękna, co? No ale gdzieś się jeszcze tutaj będziemy wybierać dalej. No, proszę, proszę. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you lecture on the sanctity of marriage? Dobra. Oj, mamy jeszcze wybory. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling her. Dzień dobry. Dobra, i teraz jestem już w obszarze poszukiwania, nie?
Jak tak się kompas. Good day, sir. You'll be Haskell's banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McRaith. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Kurde. Gdzie jest tawerna? Gdzie są dzieci? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Kurde, ale srogie ziarno też jest, nie? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Batchelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Farewell, good hunter. Dobra, czyli tam, gdzie jest zapalone, tam sobie pójdziemy. O, tu jeszcze cmentarz. Karczma, doki, cmentarz. No tak, my pójdziemy tu. Chodź, Red. Assassin's Creed Red. To gdzieś tutaj. Chyba ta, co? There's the inn. Tutaj zamknięte. Też by ktoś był, ale idziemy. No, w każdej chwili nawet w mieście można wyciągnąć mieczyk, spoko. Jak wam się na razie podoba? Taki totalny wstęp, ale interesujący. Droga do domu spotkań jest zamknięta rozporządzeniem gubernatora. Godzina policyjna. Po zmroku zostańcie w swoich domach. Zachować ciszę, zachować porządek. I tu jest ten Haskell. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Cmentarz jest zamknięty z rozkazu gubernatora. Tylko pogromcy duchów mogą tam wchodzić. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McRaith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Oh, look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her.
and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Musimy się tam wybrać na ten cmentarz. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists. And neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Oż ty w mordę. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the pass through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken,
perhaps forever. No to ładny kryminał nam się tutaj szykuje. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation. And his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands. For Charles. All right. For Charles. No to, początek już. Ktoś zginął. Jest problem. Fajnie się zaczęło. Zainteresowali. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Dziękujemy, dziękujemy. Ether Davenport, jak tam? Redzie? Coś tu możemy znaleźć jeszcze w tej gospodzie? Może na górze? No, tu by można przejść, co? Dobra, jest jakaś skrzyneczka tu zamknięte. No, może tu jeszcze będziemy wracać. Dolar hiszpański. Piękna sprawa, dobra, wychodzimy. O, jest, towarzysz? Jest. Kompas wskazuje kierunek i odległość do celu. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Właśnie ciekawe, jak te wybory będą miały wpływ, nie? Czy na jakieś zakończenie, czy ogólnie na losy. To będzie fajne, bo też sporo później wyborów ma być. Ale... niech się rozkręci, niech się rozkręci. I tutaj wam powiem, że na razie nas tak nie przytłaczają właśnie mechanikami i to jest spoko. Troszkę było rozgrywki, takie pierwsze ruchy, a kolejne elementy później, nie? I to jest okej. Okay. Niekiedy... Tak, tak. Bo niekiedy nas wrzucą w nowy tytuł, w jakieś nowe uniwersum, zarzucają... mechanikami. No my tego i tak nie spamiętamy. A tu jest okej. Antea! Red! Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it.
Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Oż ty. Dobra, czyli my się musimy tym zająć. Ale czy tam jest to ciało cały czas? Trzeba by się tam na cmentarz wybrać, nie? What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He is an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter, by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so, too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Hmm. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. No, czyli ten duch jeszcze będzie. We'll take a look around, if that's all right. Może to jest ten duch nowego Eden. You stay put. We'll find the way. Pierwsza wskazówka zawiera ona ważne informacje o osobie, która jest powiązana. Możesz skorzystać z tych wskazówek w momencie w menu przypadków nawiedzenia. O! Okej, aby zrozumieć, dlaczego duch pozostaje na płaszczyźnie ucieleśnienia, musisz zebrać wskazówki dotyczące każdego zamieszanego w tę sprawę osadnika. Gdy wszystkie wskazówki zostaną odkryte, intencje osadnika... Dobra, nawet nie zdążyliśmy, ale zobaczmy. Przypadki nawiedzenia. Zbadaj sypialnię, zbadaj gabinet. Charles, Esther. Przypadek nawiedzenia. Dobra, dobra. Fajnie. Czyli tu będziemy mieli kolejne poszlaki. To jest Charles. Mega sztos. A ta ewolucja tutaj. Ciekawe. Nowa szkocka melodia G-dur autorstwa Henry'ego Purcella. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your piano forte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. No tak, to jeszcze tutaj. Sporo notatek. 21 lutego 87. Moja kochana Esther, nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo tęsknię za powrotem do domu.
Oczywiście ta praca w tajemniczych szkockich górach jest ekscytująca, ale tęsknię za słodyczą naszego domu. Wiem jednak, że za kilka miesięcy, które pozostały mi z dala od twoich kochających ramion, przyniosą mi wielką korzyść. Dzięki temu doświadczeniu poszerzę swoją wiedzę, a wszystko to robię, aby chronić cię przed tymi mrocznymi światami, które wirują wokół nas. To twoja miłość i zaufanie popychają mnie w te tajemnicze zakamarki. Popychają mnie do robienia wszystkiego, co tylko w mojej mocy. Robię to dla ciebie, bowiem kiedy widzę dumę w twoich oczach, wtedy wiem, jak ważną rolę odgrywam na ziemi. Wiem, że mogę być silniejszy. Wiem, że mogę zrobić wszystko, dopóki patrzysz na mnie z tą iskrą, która nie jest do niczego innego podobna. Myślę o tobie, kocham cię na zawsze, Charles. Ładnie. Ładnie, Charles. Co tam jeszcze? O, tu jest 85. Moja kochana Easter. Jak bardzo pragnę trzymać cię w swych ramionach. Ogłoszenie naszego małżeństwa było dla mojego serca niczym miód. Była to słodycz, która nigdy nie przestanie być wspaniała. W końcu będziemy razem. I to razem na wieki wieków. Aż do dnia za wiele lat, kiedy będziemy starzy i w końcu śmierć nas rozłączy. Bo tylko śmierć może zgasić płomień naszej miłości i jestem pewien, że nawet śmierć nie może zniszczyć czułości, którą do ciebie czuję. Chcę, żeby w naszym małżeństwie wszystko było idealne i sprawię, żeby tak było. Będę do ciebie pisać codziennie, aż do tej błogosławionej chwili, kiedy w końcu będę mógł porzucić listy i każdego dnia mówić ci osobiście, co do ciebie czuję. Myślę o tobie, kocham cię na zawsze, Charles. Dobra, Charles, trzeba z tobą pogadać. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? O, można pogadać, nie, to jak będziemy mieli... I'll be here if you need me. Dobra, jak będziemy mieli inne poszlaki, to wrócimy, czyli... Potrzebujemy gabinet i sypialnię. Ale dużo jest takich... Właśnie tutaj listów, dużo jest takich znajdziek. Mój najdroższy Charlesie. Jakże się ucieszyłam, czytając twoje słowa. Zawsze miło jest przeczytać, co u ciebie i wiedzieć, że ty, jak i twoja ukochana Esther, macie się dobrze. Skontaktowałem się z naszymi braćmi w Londynie, ale niestety nie znaleźliśmy w naszych archiwach niczego, co pasowałoby do opisu wydarzeń, których doświadczyliście w New Eden. Tak czy inaczej, zaraza i niekończące się zimy to zjawiska na tyle szerokie, że nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnej ich przyczyny. Nie mogę ci dać lepszej odpowiedzi, czy to czary, obecność wampirów, rodzaju Ichor, czy coś zupełnie innego. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Wszystko, co mogę zrobić, to poprosić cię o kontynuowanie badań i zanotowanie wszystkich twoich obserwacji. Nasze bractwo ma mało członków w nowym świecie. Wszelkie nowe informacje będą naprawdę cenne. Proszę, bądź bezpieczny, mój przyjacielu. Z poważaniem, Elinor Combs. Musimy zapamiętać. Elinor Combs. The simple brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. No, to jest niespokojny duch. Most dare not leave their homes. Although Mr. Batchelor came to see me. That was nice of him. Okej, jasne. Ale bardzo dużo, nie? Kolejny list. Easter. Trochę jedzenia i piwa dla ciebie. Przykro z powodu twojej straty. Twoi sąsiedzi łączą się z tobą w bólu. Tu można wyjść, nie? This is Charles's. It's like he never left. Kurde. Ile tego tu jest? Studium Gmol. A, to jest tego Pursela na smyczki autorstwa Davenport. Smutek w interwale lub studium skali eolskiej autorstwa Heinricha Pietriego. O, powiem wam, że sporo smaczków, ale chyba idziemy już na górę, co? Dobra, sprawdźmy. Bardzo interesujący ten świat. She lost him and now he's back. A ghastly.
It must be unbearable. Ale to tak jakby codzienność dla nich, nie? A ten jest duchem, trzeba go wygnać. Normalka. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Mhm, to jest jego gabinet, co? Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Nie. Mężczyzna rozumie. Cenny król z zestawu szachów, chroniony szklaną kopułą. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Ale on był w formie takiego narratora na początku, nie? I tam był grób, więc to będzie ważna postać. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Pierścień pogromcy duchów? Mapa, tu mamy XVII wiek. Dobra, coś tam już wiedzą. Tu możemy sprawdzić, to jest fabularne. Todd Fuhr Die Toten, autorstwa Baltazara Hansa Frenhofera. Todd to jest Bóg chyba, nie? Nikt po tej stronie oceanu i niewielu po drugiej wie, że przybyłem do New Eden jako pastor, aby prowadzić badania w Nowym Świecie w imieniu Bractwa Stóły Świętego Pawła. No tak. I jakież cuda i dziwactwa tu znalazłem. Są tu niezliczone stare duchy, ale są ciche. Nigdy nie powiem tego głośno, ale podejrzewam, że są tu wiedźmy. A jeśli jakąś faktycznie znajdę? Bardzo chętnie poproszę ją o odwiedzenie, opowiedzenie swojej historii. Czyli wiedźmy. Ułudy, zjawy. Formacarius. Autorstwa Johannesa Niedera. Czy to są prawdziwe tomy? Prawdziwa literatura? Portalium Fidei. Autorstwa Alfonso de Spiny. Mogłoby to być prawdziwe, ale nie kojarzę niestety tych autorów. Może ktoś z was? Księga Hioba. 13 do 15. Myślałem, wypocznę na łóżku, posłanie na troskę mych powierni. Lecz ty mnie snami przestraszasz, przerażasz mnie widziadłami. Moja dusza wybrała uduszenie, a śmierć moje członki. Przychodzi do mnie w snach. Charles's notes mentioned Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. No, coś ci spadło. Co łączy te wszystkie sny? Czy są zapowiedzią dnia zagłady, czy nadchodzącego koszmaru? To wizja? Zapowiedź czegoś? Czy ktoś za tym stoi? To lub co jest prawdziwym celem i co spowodowało wybuch tego gniewu? Muszę wiedzieć, jak to coś manipuluje naszymi umysłami. Sen nie daje już ludziom odpoczynku. To nie może trwać dalej. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse tormenting people in their beds? No i mamy teraz portret, tak? Nie poznano intencji, mamy wskazówkę pierwszą. Tak, po jednej. Po jednej nutce i teraz musimy sypialnię. Co tam, Red? Coś mówiłeś. To jest sypialnia. Łóżko jest. Skąd biorą się koszmary? Dobra, to jest taka mała notatka, więc już można poczytać spokojnie. Koszmar. Nie ma nic wspólnego z koszem czy marami zmarłych. A, po prostu słowo, tak? Czyli to są takie znajdźki.
Broszka Charlesa? Srebrna broszka zwykle noszona przez Charlesa Davenporta z wygrawerowanym charakterystycznym mieczem z trzema rękojeściami. Piękny. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. A tu jest pewnie ten król szachowy. Remember how they used to argue about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Pilniejsza uczennica. Oto synowie z darem Pana, a owoc łona nagrodą. Psalm 127-3. Trzy krople olejku lawendowego w naparze z rumianku przed snem. Pomocnik do nacierania między dłońmi i za uszami 3 razy dziennie. Jeśli niepokój się utrzymuje, użyć melisy. Evelyn. Niepokój. Moja najdroższa siostro. Charles nie żyje. Nie potrafię nawet odróżnić prawej od lewej strony. Nie potrafię powiedzieć, jaki jest dzień, ani jak dawno temu odszedł mój Charles. Mój świat się rozpadł. Nic się nie stało tak, jak miało. Nie mogłam uczestniczyć w jego pogrzebie. Co za wstyd. Zawiodłam mojego drugiego męża. Po prostu nie mogłam znaleźć siły, aby wyjść z domu i iść do miejsca, gdzie zmarł Charles. Aby zobaczyć, jak zostaje pochowany. Panie, zmiłuj się nad nami i poprowadź naszych przyjaciół do nas, zanim będzie za późno. New Eden nie przetrwa zbyt długo bez mojego ukochanego męża, który go chronił. Brak mi słów, ale pomyślałem, że ty, która go tak kochałaś, powinnaś wiedzieć o jego odejściu. Kocham cię, Esther. Ale jaja. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. No. Dobra, mamy wskazówkę drugą. Nie pożegnałaś się odpowiednio z mężem. No to pewnie. To tu jest... Esther never got to say farewell to Charles. I could have made it manifest. Now that we know tak. Why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Okej. Dobra, ale porozmawiajmy, bo tutaj już z nią można. A co tu jest jakaś... Niżej jest jakiś kupiec? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? O. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. That we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone and my nightmares have changed. In my sleep I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Tutaj jeszcze coś później możemy się dowiedzieć, chyba po cmentarzu, nie? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Farewell. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Ale filmowa giera, nie? Fajnie. Tylko co to był? Tutaj jakiś taki kupiec korzenny. Jest to gdzieś na mapie? A, tutaj jest. Handel. Tutaj jest w ogóle cmentarz bardzo blisko.
To wyjdźmy. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You'll be all right. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Aj, aj. Dobra, czy jesteśmy tą Anteą cały czas? Aby znaleźć lokalizację następnego celu, otwórz swoją mapę. Nie no, spoko. I tu mamy lokalizację, przybliżenie. Dobra, natomiast to bym jeszcze chciał. Podświetl. No, można sobie przypisać do kompasa. Kurde, ale powiem wam, że wkręciłem się mega. Jest taka mroczna, dosyć spokojna na razie historia, ale ciekawa, interesująca. I must take a moment by myself. Excuse me. Jasne, nie będę nękać. Get out of my way. Kurde, jak z Bloodborne'a jakiś. Duża ta osada, nie? No ale to jest New Eden. Co tam, brachu? Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course, I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, traveling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Hmm, handel? Ale ładna muza, nie, teraz? Pokaż mi swoje towary. Miewasz koszmary? Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Dobra, co taki majster ma? Za 4 ja mam w sakiewce 25. Neutralny, zobaczcie, tutaj będą jakieś systemy karmy czy czegoś. Mogę sprzedać. Red i Antea jakby razem mają ekwipunek. No na razie nie wiemy też do czego to służy. Kawałek skóry. Dobra, tu są jakieś zasoby. Otwórz ekwipunek. A ciężko jeszcze powiedzieć, ale taki handel jest. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. The nightmares, do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour?
If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Może się przydadzą, co? Ale bardzo dużo narracji jest. Dużo rozmów. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. No co ja? Oddam jakiś amulet? What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather too. So much weather. I mean, I've seen it all before. But never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Ej, ale tam, co tam było? Tam coś latało. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Kurde, przecież tu się rozmówiłem bardzo dużo. A i tu idziemy na cmentarz, ale coś tu, a, tam. Jakiś taki duch, nie? Zbadaj cmentarz. Czyli i tak bym się natknął na tego kupca. Okej. Powiem wam, że miejscowa piękna. Scenerie fajne. Na razie jest dobrze. Nie zapeszajmy. Szczury. Plaga. So close to town. Ognik, tak? Cmentarz jest zamknięty z rozkazu gubernatora. Nie dla pogromców duchów. Znajdź miejsce, gdzie umarł Charles. Where are you leading me? Jak gdzie? Na miejsce. O! Dobra, tu mamy przewroty i uniki. Ale jest mega... Mega ta walka. Dobra. Mocny atak. Szybkie. Dobra, i tu będę mógł sparować. A można... Spulować też. Dobra, jest blok i parowanko. No spróbujmy pary. Kurde. No nie wiem, czy to parowanko. Jest wywar. O, to jest parowanko idealne. Dobra. Tu mamy wygnanie dostępne. Czyli parowanko jest. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Jakaś roślina? Nie, to tu. Pomocnik prążkowany. A gdzie ten ognik? Dobra. Jestem na miejscu, ale to jeszcze dalej. A tu? Jakaś huba drzewna? Kubiak. Oj. Co mi się zapaliło? Co ona ma w ogóle za moce, nie? Dobra, pójdziemy sobie tutaj dołem, ale widzę, że jeszcze jest góra dostępna. Intuicja. A, jako pogromca możesz wyczuwać miejsca lub przedmioty, które zostały naznaczone przez duchy. Gdy znajdziesz się blisko takich obiektów, zostaną aktywowane twoje pierścienie pogromcy i rozświetlą pomarańczową aurą. Przeszukaj okolice, aby je znaleźć. Dobra, no tam widziałem, nie? Czyli tam pójdziemy sobie na górę. Ja cię kręcę, ale dobra. Ale to jest ogromny ten cmentarz. No tu jest ognik.
chyba znalazłem. Chciałbym jeszcze tutaj poplądrować. To wiecie co? Czyli tu jest ten Charles, ale... O, tu mamy właśnie tą intuicję, nie? Co to jest? Dobra, chubiaki, jakieś spiryty. A, czyli tutaj można było wejść sobie na górę. Dobra, elegancko. Nie wiem, na ile ten piryt się... Tu jeszcze coś. Tylko gdzie? No dobra. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Poszukaj ech. Przeprowadź rytuał. Okej, rytuały. Wyczuwasz tu skrawki wspomnień umarłych. Aby je odsłonić, musisz zgromadzić niezbędne zasoby. O! Czyli potrzebuję latarniki morskie i pirit. A to? Można je znaleźć w regionie żyznych pól lub zakupić u handlarzy. Serio, ale to... Okej. Ale to zobaczcie, w jakimś tym miejscu... I tam będą. Te latarynki. Okej. Czyli ona jak wyczuła te... Tą intuicją... To tam były zasoby, tam był ten piryt, nie? A tu jeszcze te latarynki. Tak. Gdzieś tutaj. Oj. Ale klimacik wam powiem, fajna giera. Fajna giera jest. O, tu są. Wezmę sobie więcej. No spoko, może przynajmniej... Coś tam przy okazji będziemy zwiedzać, nie? Bardziej. A te zjawy? One chyba nic nie biją, nie? Nic nie biją za bardzo. Dobra. Wracamy na ścieżkę przeznaczenia. A, czyli tutaj... Tutaj jest ten cmentarzyk. No i właśnie, tutaj, nie? Co to jest? Czy my po prostu idziemy dobrą ścieżką, czy coś tu może być? Jakiś sekret. Dobra, mamy rytuał. Pogromcy mogą odprawiać rytuały. Charakter danego miejsca określa, który rytuał należy wykonać. Wykonanie rytuału zużywa zasoby, nawet jeśli wybierzesz niewłaściwy rytuał. Aby odsłonić wspomnienia, musisz wykonać rytuał wywoływania. Okej. Czyli tego. Ujawnij niestabilne echo. Zmuś ducha lub widmo do ujawnienia się. Wymuś pojawienie się zmory. Miałem wywoływania zrobić. A wtedy... Później już będziemy musieli samemu, nie? Wymyślić. Charles? Czy to ty? Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared! Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Oh.
Charles? That thing he faced. What was it? Może to jest ten duch? Pani duch. Poznano intencje. Dobra. Mamy. Mamy i Charlesa i Esther. Ale gdzieś tutaj umarł. Biblia Charlesa, znaleziona do połowy zakopana w błocie cmentarza, jest otwarta na księdze Hioba, ta, która była w gabinecie. Tak, ten sam werset. Ten przedmiot wiążący ducha jest przepełniony jego esencją. Gdy zakończenie zerwie więź ducha ze światem, esencja zostanie automatycznie skonsumowana przez Antea, aby ją wzmocnić. O! The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. O! Żeby się ukazał, tak? Czyli te rytuały po kolei będę musiał przeprowadzać? Teraz musi się ukazać. Gdzieś tutaj jest grób. Gdzieś tutaj jest grób Charlesa. Może będę miał intuicję. Charles should be around here somewhere. Tak, ale to jest ten z tej opowieści początkowej, nie? Here you are. Spraw, by duch się pojawił. Czyli teraz musimy ukazanie, a mamy Biblię. Tak, czyli wywoływanie, ukazanie i przywołanie z mory. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Oż ty w mordę, Charles. Co ci się stanęło? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a specter, and just as relentless. No to będzie ta. Biała dama. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless.
but we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Dantea, but I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Dantea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained. But it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose. Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Okej, okay, czyli to jest koszmar, tak się nazywa. Ten rodzaj ducha. Jeszcze nikt go nigdy nie widział, ani nigdy nie wygnał. No, to mamy wyzwanie. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Dziękujemy. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. No taka dama, nie? W białej sukni ona była? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Dantea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Dantea, wait! Wait for what? We're banishers. Death to the dead.
Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. And Tia, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. O, ja cię kręcę. Ale giera, co? Ale jeszcze nie mieliśmy żadnego wyboru. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Dobra, przyspieszmy kroku. No to Charlesa już totalnie nie ma. Ale nie został jakby wygnany, nie? Tylko odszedł w spokoju. Ona go chciała wygnać. To chyba jest różnica, co? Bo on był najpierw taki czerwony. No myślę, że to będziemy też mogli robić, na to wpływać. Zobaczymy, ale to jest taki pierwszy duch. No ale z tym koszmarem to nie będzie lekko. I'm sorry. I'll miss him. Dearly. Tomorrow? We'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Night. Co, jesteśmy tutaj jeszcze raz? Bo musimy dołączyć już do Reda w szkole. Fajny prolog. Bardzo fajny. Teraz co my tu mamy? No, czyli... I tak tu jeszcze kilka razy na pewno przyjdziemy, więc na razie... Niech się dzieje. Czy ktoś z nami rozmawia? Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So, you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress?
That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Ale nawet tu takie poboczne postacie, nie? Ile mają do powiedzenia? It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Yeah. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Nie wierzy pani, tak? W nas? A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Dobra. Czy oni tutaj gniją? Jest totalna jakaś klątwa. Dobra, chodźmy do tego Reda. W szkole on tak rozłożył jakieś łóżko już, tak? Przygotował. To chyba tu. Szkoła w mieście New Eden. Skóra, fura i komura. Techniki pogromców. Nie jesteśmy duchowymi przewodnikami ani inkwizytorami. Jesteśmy łowcami duchów do wynajęcia. No, proszę bardzo. Takie rzeczy tutaj spokojnie możecie przeczytać, ale już ja będę te listy takie, powiedzmy, fabularne czytał. No nieźle, co? We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? No właśnie, my go nie wygnaliśmy i on może jeszcze nawiedzać, nie? On jeszcze może powrócić. Ona już ma doświadczenie, wie, że coś się może stać złego. I Charles też by to zrobił i to już nie był Charles. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Jako pogromcy doprowadzamy sprawę do zakończenia. No ta jest taka... Służbistka, ona chce to wszystko dobrze wykonać. No, ma rację, nie? A ten jest taki bardziej emocjami się kieruje. Akurat w tym wypadku to nie jest powiedziane, że zawsze.
We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to... You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost, you wouldn't. O, ja cię kręcę, jeszcze jest taka opcja. Ciekawe, czy to ma wpływ, nie? Czyli można jeszcze, tak jakby wstąpienie tam jest i jeszcze można jakby zmartwychwstanie zrobić? I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be, what did he call it, a nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.